I żeśmy dojęli praktycznie na okrągło. Ciągnikiem, bo innej tu możliwości nie ma. Także jedne się kończyło, drugie się zaczynało. Jest wszystkiego, bydła jest 60 sztuk, jest 24 sztuki mleka. Mleko się kwasiło, które nie wiadomo jak było go zagospodarować. W tych czasach funkcjonowanie bez prądu dom nie istnieje, bo jest zamrażarka, mięso się rozmraża 3 czy 5 dni bez prądu. Też powoduje straty w domu i nie można nawet w piecu rozpalić, żeby nagrzać ciepłą wodę. Dobrze, że kuchenka jest na gaz, bo na prąd też by niczego nie ugotował. Także to, że nie ma prądu, no w tych czasach jest już niefajnie. Słuchajcie, no żyjemy w XXI wieku i to jest nie do pomyślenia, żeby no 5 dni po prostu żyć bez prądu, gdzie po prostu wszystko funkcjonuje praktycznie na prąd i lodówki, zamrażarki, gdzie musiałem uciekać z mięsem po prostu gdzieś do znajomych i do dnia dzisiejszego nie mam tego prądu po prostu i nie wiem, gdzie mam się zgłosić, żeby ten prąd naprawili, prawda?